Nowa seria PWN Odkrywanie Świata jest doprawdy wspaniała. Mamy na razie dopiero 3 tytuły, ukazują się od listopada. 2 z połowy XIX wieku, 1 z połowy XX, ale myślę, że to początek naprawdę bardzo fajnej kolekcji. Wszystkie dotyczą podróży, podróżowania i powstały, mimo iż już dosyć dawno temu, to czyta się je z wielką przyjemnością, chociaż no, trącą myszką i wydawało mi się na początku, że wiele z nich można byłoby zredagować, jakieś fragmenty usunąć, bo nawet książka, którą Olgierd Budrewicz pisał w roku 1963, dzisiaj wydaje się już po prostu niepoprawna politycznie. Zawiera wiele fragmentów dyskusyjnych, czy takich, że no, staralibyśmy się je ująć innymi słowy współcześnie. Ale jak przekonują autorzy tego wydawnictwa i redaktorzy, taki był właśnie zamysł, że przywracamy światu zapomniane utwory podróżnicze, reporterskie w ich oryginalnym brzmieniu i nie zmieniamy języka, więc mogą się Państwo zachłysnąć polszczyzną z połowy XIX wieku, jest naprawdę wspaniała. Pomocne są przypisy, bo tylko na to pozwolili sobie redaktorzy, że wzbogacili te dzieła o jakieś drobne wyjaśnienia. A poza tym są one takie, jakimi były w momencie pierwszego wydania. Niektórym towarzyszą też oryginalne fotografie. Tak jest w przypadku książki, którą napisał generał Bronisław Gromczewski, który podróżował przez wiele lat po Bliskim i Dalekim Wschodzie. I jego książka, mimo iż te fotografie są trochę kiepskiej jakości, ma ten dodatkowy walor, że właśnie on robił te zdjęcia i nadal możemy je oglądać świat jego oczami, oczami jego obiektywu.